Patrząc na Polaków, polskich judoków na tle międzynarodowym, to nie odbiegacie praktycznie, no techniką można powiedzieć, że nie odbiegacie w niczym. Czy te porażki główne z tymi lepszymi zawodnikami wyżej usadowionymi w rankingach to jest kwestia psychiki? mi się wydaje, że tak, że często to jest kwestia psychiki, że jednak nie wiem, czy to mamy w narodzie, czy po prostu tak Polacy mają, że coś tam siedzi, że walczymy na przykład z Ruskiem, czy z Niemcem, czy może Niemcem nie, bo teraz Niemcy też jakoś tak mają dołek. No ale jednak coś tam siedzi w psychice, że jest nam trudniej wygrywać z tymi najlepszymi. Jesteśmy naprawdę, mamy wielu dobrych zawodników, którzy wygrywali z wieloma dobrymi zawodnikami, ale jednak na tych imprezach mistrzowskich i na takich głównych imprezach przegrywamy i myślę, że to jest właśnie kwestia głowy i nastawienia. Nie wiem, że psycholog jest potrzebny, ale to też tak nie do końca. No myślę, że psychika ma tu dużo do powiedzenia. Czyli taki brak jakby mentalności zwycięzcy. Czy Polacy tego nie mają? Czy ty jak wychodzisz na matę, to nie patrzysz, czy rywalem jest mistrz świata, mistrz Europy, czy jest jakiś niżej ustanowiony? Czy też jednak patrzysz na to przed walką? Tak jak mówię, staram się nie patrzeć, ale nie wiem, to chyba siedzi w psychice, że jednak jest jakiś dystans. Wiadomo, jak się wychodzi do przeciwnika, który zrobił tam Mistrzostwo Świata, czy tam jakiś medal na igrzyskach, czy gdzieś, to nie rzuca się jak na juniora i nie można tak podejść do walki otwarcie. Może to jest błąd. No i chyba właśnie to jest właśnie kwestia tej psychiki. Tutaj dobrym mi się wydaje, że najlepiej nastawionym psychicznie zawodnikiem jest mój przeciwnik Tomek Kowalski. Bo widać, że Tomek, to trzeba mu pochwalić, że jak wychodzi do walki, to nieważne z kim, robi wszystko na 100% i to chyba jedyny zawodnik z Polski, który psychikę ma jakąś tak dobrze nastawioną. A czy masz jakiegoś swojego ulubionego przeciwnika, albo takiego, z którym nie chciałbyś się spotkać, zwłaszcza na początku drabinki turniejowej? Znaczy, wiadomo, każdy chce na początku mieć jakiegoś słabszego przeciwnika, z którym mógłby się rozgrzać. Ale no, teraz każdy jest mocny i nie mam jakiegoś swojego takiego czarnego konia, z którym nie chciałbym na pewno się spotkać, bo w sumie nie można się nastawiać teraz, bo praktycznie jadąc na zawody Grand Slam czy Grand Prix, w pierwszej walce, może w pierwszej nie, ale w drugiej już na 100% spotykamy się z tymi mocnymi, tym bardziej, że nie jesteśmy jakoś rozstawieni. W pierwszej ósemce, czy tam czwórce, to musimy się spotkać z tym mocnym, więc no nie, no staram się nie myśleć w ten sposób, że o, z tym nie mogę walczyć, o, nie chcę mieć takiego losowania. Nie, no staram się myśleć jednak w sposób, że z każdym mogę wygrać i chcę i takie nastawienie. Wróćmy trochę do przeszłości. Jak się rozpoczęła twoja przygoda z judo? Oj. To było w wieku 5 lat. Ojciec mnie zawiózł na pierwszy trening. Pamiętam, jak pierwsze ćwiczenie chyba były skoki na rękach. Jeszcze pierwszym moim trenerem był trener, koordynator Zenon Mościński. No i w sumie tak się jakoś zaczęło. W sumie mogę powiedzieć, że dzięki mojemu ojcu, dzięki jego wytrwałości, bo jak wiadomo, dziecko chwila, nie wiem, słabości, ktoś tam kogoś popchał, czy jakieś ciężkie treningi, to od razu dziecko chce się przepisać albo wypisać w ogóle. No ale dzięki mojemu ojcu zostałem, wytrwałem i jakoś mi się to udało no i tak jestem do teraz. Czy miałeś jakieś właśnie chwile słabości, zwątpienia, że judo to jest ten kierunek, którym powinieneś iść przez życie? Nie było jakichś takich wielkich zwątpień. No, poza właśnie tymi różnymi sytuacjami w wieku dziecięcym, gdzie dziecko ma tyle innych
zajęć, tyle innych sytuacji, w których mogłoby zrezygnować i nie wiem, typu idę na trening, a moi koledzy grają w piłkę nożną, prawda? To też tak, trzeba być naprawdę, albo mieć rodzica, w moim przypadku tak było, albo trzeba być naprawdę wytrwałym i chodzić na te treningi. Ale tak, to raczej nie, raczej jestem taką osobą konsekwentną i od zawsze judo było moim takim, moim całym życiem. Gdyby ojciec mnie zaprowadził na trening ciebie, to jakaś inna dyscyplina sportu chodziła po głowie, czy byś poszedł w innym kierunku? Szczerze nie zastanawiałem się nad tym. Życie, raczej judo to w sumie od 5 roku życia uprawiam ten sport i tak nigdy nic innego mnie nie zainteresowało. Jak byłem młodszy, to jeszcze trenowałem wiele innych sportów. Piłkę wodną, ale to tak właśnie sporadycznie. Jako dziecko, wiadomo, piłkę nożną, chyba każde dziecko uprawiało. No ale tak to w sumie judo od zawsze było numerem jeden i tak jest nadal. Jakiś autorytet, na którym się wzorujesz? Masz taki? Autorytet? Na pewno mój starszy kolega Przemek Matyjaszek, teraz jest trenerem, jest takim moim naprawdę dobrym nie tylko kolegą, ale też autorytetem i w sumie na nim i dzięki niemu dużo rzeczy nie wiem, pojąłem w judo. No, z kraju to jeszcze Marian Tałaj, mój też trener teraz. No a tak to wzoruje się często na nie wiem, zawodnikach z Japonii czy z Brazylii też mają taki styl, gdzie można po prostu wziąć coś od nich i fajnego podpatrzeć. Może wróćmy jeszcze do rywalizacji twojej z Tomkiem. Jak wasze relacje wyglądają, jeżeli chodzi o takie czysto prywatne? Nie no, wiadomo, nie jesteśmy jakimiś super ekstra kolegami, wysyłamy sobie SMS-y albo co tam o ciebie, nie mówimy sobie w ten sposób, ale też nie jesteśmy jakimiś wielkimi rywalami, że nie dajemy sobie cześć albo coś. Wszystko na takiej stopie koleżeńskiej. Nie ma jakiejś wielkiej takiej, poza oczywiście rywalizacją na macie, nie ma jakiejś takiej wielkiej, że tak powiem, spinki albo coś w tym kierunku. Wszystko jest normalnie. Cel na 2012 rok? No wiadomo, Igrzyska Olimpijskie, wcześniej Mistrzostwa Europy. No i to chyba mekka Igrzyska. W takim razie tego ci życzę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.